uwikłaliśmy się w taką sytuację, z której znowu będzie ciężko wyjść. Rozgrzebaliśmy konflikt, z którym nie ma żadnej dobrej strony, tak? Bo z jednej strony jest tak zwana totalna opozycja, która broni tego, co było, co nie było dobre, bo przecież wszyscy wiedzą, że sądy działają źle, że to jest jedna wielka patologia, ten nasz system sądownictwa. Z drugiej strony fatalną reformę, która niczego nie zmieniła, tylko rozdrażniła niedźwiedzia i ściągnęła na nas gniew całej Europy, a sądy jak działały źle, tak nadal działają źle nie ma czego bronić, nie ma po czyjej stronie się opowiedzieć. Jest to zupełnie bezsensowny konflikt, znowu wynikający z tego, że nadmiernie skupiamy się na personaliach, na wierze w to, że to jak złych sędziów zastąpimy tymi naszymi dobrymi, to już będzie dobrze. Nie, problemy są systemowe. Trzeba zmienić system działania sądu i wtedy będzie nareszcie lepiej. Nie wymieniać sędziów, nie rozdrażniać, nie dyscyplinować ręcznie, nie przychodzić na ręczne sterowanie. To jest fatalna reforma fatalnego systemu sądownictwa. Konfederacja, wolność i niepodległość.